Czołem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz, a przed wami fotel gamingowy. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się w takim bardziej pogadankowym materiale, w którym skupimy się na fotelu dedykowanym osobom, które spędzają długi czas przy komputerze. Ostatnio mieliśmy okazję wspólnie przyglądać się EG450, czyli propozycji od SPC Gear, dosyć rozsądnie wycenionej właśnie ergonomicznej, z której przyznam, że byłem całkiem zadowolony. Dzisiaj z kolei rzucimy sobie okiem na SR800. Jest to zupełna nowość, która przy okazji będzie w tym momencie najwyższym modelem dostępnym właśnie w ofercie SPC Gear, jeżeli mówimy o fotelach kubełkowych, a tutaj przy okazji wykonanych z ekoskóry. Ja nie jestem fanem ani ekoskóry, ani foteli gamingowych z racji tego, że od dłuższego czasu korzystam z ergonomików, ale muszę przyznać, że ten faktycznie pod pewnymi względami robi wrażenie, ale to nie jest tak, że jest bez wad. Pewnie widzieliście swoją drogą jakiś czas temu u ziemniaka materiał związany z SR700. To jest bezpośredni następca tamtego modelu. Jeżeli patrzeć na tamten materiał, na wady, o których wspomniał ziemniak, to wydaje mi się, że SPC Gear odrobiło poniekąd lekcję, no i sprawiło, że w SR800 tych problemów, właśnie tych takich naczelnych, głównych, które pojawiły się w 700, zwyczajnie nie ma. Zacznijmy sobie jednak od samego zestawu. Fotele możemy kupić w trzech różnych kolorystykach, taka jak u mnie szaro-czarno-pomarańczowa, oprócz tego może być szaro-czarno-czerwona albo całościowo-czarna, do wyboru do koloru. Jeżeli chodzi o samo pudło, jest ciężkie, duże, również w środku zabezpieczone piankami, ażeby nic się nie przedarło. Mamy podstawę metalową wzmocnianą, oprócz tego kółka z powłoką, która zapobiega rysowaniu się paneli. Siłownik 150 kg klasy czwartej, tyle właśnie wytrzymuje. Sam mechanizm, który dołączono, też jest duży, ciężki, naprawdę wygląda na solidny. Oprócz tego podłokietniki, siedzisko, oparcie, poduszki, no i ewentualnie jeszcze osłony plastikowe, czy też śrubki, które są oddzielnie gdzieś tam wyszczególnione w takim opakowaniu. To są wszystkie elementy składowe zestawu. Idąc dalej, mamy montaż. Ten u mnie trwał jakieś 20 parę minut, łącznie z nagrywaniem przebitek właśnie aparatem. Ogólnie uporałem się z tym błyskawicznie, samodzielnie, bez żadnej pomocy. Wszystkie elementy były dopasowane, co w przypadku EG450 no momentami mogło być dyskusyjne. Tutaj natomiast pyk, pyk, każda śrubeczka wskoczyła na swoje miejsce. Żadnych, absolutnie żadnych problemów ze skręceniem. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że tutaj mechanizm jest trochę cięższy, więc jeżeli jesteście młodsi i chcecie ten fotel skręcić, to warto poprosić jednak osobę starszą, która gdzieś tam wam pomoże niektóre elementy przytrzymać. Po złożeniu fotel prezentuje się tak jak na załączonym obrazku. Nie jest to design przesadnie agresywny, raczej zachowawczy, aczkolwiek nadal czuć, że mówimy o krześle dla graczy oraz że wywodzi się ono z rodziny SPC Gear, na co wskazują nie tylko brandowane elementy, ale ten ogólny design, który pachnie trochę tym, co oferowała 700. Po prostu tutaj jest to postawione oczko wyżej, mówiąc o dopracowaniu. I nie mówię tutaj tylko o kształcie, ale również o spasowaniu poszczególnych elementów. No ale wróćmy do pewnych kwestii, o których nie da się zapomnieć. Mianowicie, SR800 w tym momencie jest dostępny tylko w wariancie z ekoskóry. Nie ma możliwości zamówienia modelu z wykończeniem materiałowym. Trochę szkoda, ja jestem jednak zwolennikiem materiału, ewentualnie siateczki, aniżeli ekoskóry, ale tutaj podobno jest to ekoskóra naprawdę wysokiej jakości, chociaż myślę, że z czasem również materiał się pojawi. Tak było w przypadku 700 przykładowo. No ale wracając, ekoskóra najwyższej jakości. Właśnie, zmieniono ją z PVC na PU. Poza tym całość jest perforowana w obszarach, które mają bezpośredni kontakt z naszą skórą, to znaczy całe oparcie oraz całe siedzisko, no i poduszka pod lędźwia. One mają na swojej powierzchni takie dziureczki, dzięki czemu mamy mieć lepszą cyrkulację powietrza. Generalnie jednak, no cóż, temperatury za oknem są jakie są, więc ciężko w ogóle powiedzieć, jak te nowinki zaprezentują się w upalne lato. No ale w sumie nad czym tutaj się zastanawiać? Jakaby to ekoskóra nie była, to tak czy inaczej bez koszulki gołe ciało prawdopodobnie w lecie do tego fotela się przyklei. Swoją drogą trzeba też oddać w ogóle temu materiałowi, że jest bardzo przyjemny w dotyku. To faktycznie ta ekoskóra wydaje się być znacznie lepszej jakości, aniżeli w tańszych fotelach, które gdzieś tam pojawiają się przykładowo od konkurencji. No a poza tym jest doskonale zszyta. Naprawdę doskonale zszyta. I podobają mi się też takie szczegóły, że na całej krawędzi mamy również wzmocnienie tego materiału. To jest coś, co powiedzmy, że w dotyku przypomina delikatnie gumę. I nie wiem, czy to jest zabieg celowy, czy też nie, ale bywają takie sytuacje, przynajmniej u mnie bywały takie sytuacje gdzieś tam w poprzednich fotelach, że przykładowo obracając się, zaczepiłem krawędzią właśnie fotela o biurko, no i wówczas ten fotel się przecierał, potrafiła ekoskóra pęknąć. Tutaj natomiast z racji takich wzmocnień na newralgicznych miejscach, to wydaje mi się, że takie skazy nie powinny powstawać przez dłuższy czas.
Zaglądając na spód, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że pojawia się identyczne rozwiązanie jak w przypadku EG450, to znaczy siedzisko jest oparte o strukturę pasów, które utrzymują nas, no i oprócz tego całość jest osłonięta poprzez materiał na rzepy. Siłownik klasy czwartej do 150 kg, no i bardzo solidny mechanizm z dwoma wajchami, jedna odpowiada za bujanie fotela, ta. Dokładnie. I wówczas fotel możemy zablokować w 5 różnych pozycjach. To też jest dosyć ciekawe. No a poza tym mamy możliwość siłą rzeczy podnoszenia również i opuszczania naszego siedziska przy pomocy wajchy z prawej strony. A skoro już mówimy o regulacji, warto by było również przyjrzeć się podłokietnikom. Jeżeli chodzi o podłokietniki, regulacja do góry, do dołu przy pomocy zapadki, więc całość blokuje się automatycznie po ustawieniu konkretnego progu. Poza tym mamy również regulację do zewnątrz i do środka przy pomocy przycisku, no i ten sam przycisk również odblokowuje Wam do przodu i do tyłu, więc taka regulacja jest tutaj dostępna. Brakuje moim zdaniem obrotu. To jest akurat coś, na co ja zwracam uwagę. Bardzo często z tego rozwiązania korzystałem w różnych fotelach. Tutaj niestety go nie ma i co też należy zaznaczyć, same podłokietniki owszem mają gdzieś tam takie miękkawe wykończenie, ale ono nie jest przesadnie miękkie. To jest raczej twarde, więc w kontakcie z łokciem jednak mamy poczucie, że jest to raczej kontakt z plastikiem, aniżeli bardzo zbitą pianką, jaka tutaj została zastosowana. Tak to wygląda. Oczywiście jeszcze poza tym mamy tutaj wajchę, dzięki której możemy odchylić samo oparcie, które brzmi dosyć paskudnie, kiedy odchylamy. I ono wraca oczywiście do pozycji podstawowej zaraz po tym, jak przeciągniemy i przestaniemy stawiać opór. Co mamy dalej? Ano oczywiście wygodę. I tutaj trochę na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony jest to fotel bardzo wygodny, z drugiej strony są pewne elementy, które biorąc pod uwagę mój wzrost, te 179-180 cm, mogą trochę przeszkadzać. Ale zacznijmy od tego, co dobre. Mianowicie, w recenzji, czy też teście ziemniaka SR700 pojawiło się sporo gdzieś tam uwag względem siedziska, które było z krawędziami bocznymi uniesionymi, poza tym również miało taki specyficzny kąt nachylenia, przez co pojawił się ucisk pod spodem kolan. Tutaj natomiast właśnie chyba SPC Gear odrobiło najwięcej pracy domowej. Siedzisko jest totalnie płaskie, nie ma żadnych ograniczeń, czy to z przodu, czy po bokach, więc te nogi można rozłożyć absolutnie w każdym możliwym kierunku. Nawet osoby większe będą miały tutaj mnóstwo miejsca i co ciekawe, ja jestem jedną z takich person, która siada sobie raz na jakiś czas po turecku na fotelu. Tutaj super, naprawdę super, nie ma żadnego kłopotu również z taką pozycją, więc uwierzcie mi, jak po turecku da się tutaj siąść i nie czuć żadnych ucisków gdzieś tam w okolicy nóg czy kolan, to każdy powinien być zadowolony. Naprawdę fajne siedzisko, ale twarde. To też trzeba nadmienić, że jest to siedzisko, które w środku posiada piankę, która z jednej strony po tym okresie użytkowania około 3 tygodni totalnie się nie odkształciła, ale jeżeli lubicie bardziej miękkie powierzchnie, twarde Wam nie służą, no to ten fotel pewnie Wam się nie spodoba, bo on rzeczywiście jest twardy. Ta pianka się nie ugina praktycznie wcale. Czuć pewną sprężystość, ale właśnie sprężystość, a miękkość to zupełnie dwa inne pojęcia i ten fotel jest sprężysty, ale twardy, bardzo twardy. Co z kolei tyczy się samego oparcia, no tutaj tak naprawdę właśnie wychodzą te aspekty kubełkowate, ale ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś zupełnie innego. W ogóle, ja jestem jedną z tych osób, która praktycznie przy każdym fotelu gamingowym wyrzuca poduszkę pod lędźwia. Jest ona dla mnie niewygodna, przeważnie jest bardzo gruba, poza tym w ogóle wykonana z jakiejś takiej twardej pianki. Co prawda tutaj ona jest również twarda, ale przy okazji również trochę większa, no i przede wszystkim cieńsza, bardziej płaska, co sprawia, że nie czuć takiego dużego nacisku gdzieś tam właśnie w okolicy lędźwi i staje się to wygodne. Aktualnie, jak mówię, już kilkanaście dni właśnie z tą poduszką pod lędźwiami jestem i nie mogę na nią powiedzieć złego słowa, rzeczywiście jest bardzo wygodna. Trochę inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o tą poduszkę, która znajduje się pod moją głową, która jest w ogóle super wykonana, mięciutka, z welurowym poszyciem. Bardzo chciałbym z niej korzystać, ale trochę średnio mi się jej użytkuje. Fotel jest ogólnie przeznaczony, jak deklaruje producent, dla osób od 170 do 195 cm wzrostu. I wydaje mi się, że ta poduszka, szczególnie w tych skrajnych granicach, sprawdza się najlepiej, a w przypadku osób takich jak ja, które mają gdzieś tam mniej więcej 179-180 cm, no, pojawia się pewien problem. Jeżeli zaczepiłem ją przy pomocy tego otworu, który znajduje się z tyłu za mną, to była ona dla mnie za nisko i wówczas totalnie nie czułem jej wsparcia. Z drugiej strony, w tym momencie, kiedy mam ją zaczepioną o samą górę naszego siedziska, no to niestety okazuje się, że jest ona dla mnie trochę za wysoko. Wydaje mi się, że powinna
powinno być to centralnie gdzieś tam w okolicy szyi, właśnie to wsparcie przez poduszkę, a u mnie jest trochę za nisko w tym niższym punkcie, trochę za wysoko w tym najwyższym punkcie i powiecie w tym momencie, że pewnie mógłbym jeszcze to trochę rozciągnąć, owszem, no ale z drugiej strony ten rzep już w tym momencie jest na, no powiedzmy, krańcowej pozycji, więc jeszcze trochę bym gdzieś tam oddalił jeden rzep od drugiego i okazałoby się, że podczas rozgrywki sama poduszka by mi się odczepiała, więc no to nie jest idealne rozwiązanie dla mnie. Przy okazji wzrostu chciałem zaczepić o jeszcze jedną rzecz, mianowicie wysokość samego siedziska. W ogóle, jeżeli interesują Was wymiary SR800, to znajdziecie je wszystkie na stronie producenta i to bardzo skrupulatnie wypisane, więc przykładowo siedzisko 57 cm szerokości, natomiast mnie w tym momencie interesuje wysokość 48 minimalna, 55 maksymalna i przy moim wzroście muszę przyznać, że gdyby ten fotel zszedł do tych 45 cm wysokości, to pewnie czułbym się jeszcze bardziej komfortowo. W tym momencie jest to taka pozycja, że tak powiem, idealna, prawidłowa, ale jeżeli macie trochę mniej wzrostu, to nie zdziwcie się, jeżeli pojawi się, ja wiem, delikatny problem z ustawieniem pełnych stóp na podłożu, ewentualnie będziecie potrzebowali jakiegoś podnóżka. No ten fotel jest stosunkowo wysoki. Jeżeli chodzi o wyższe osoby, to one pewnie raczej żadnych dolegliwości tutaj nie uświadczą, natomiast niższe, no dla nich ten fotel może być minimalnie za wysoki. Tak przynajmniej mi się wydaje. Przechodząc do podsumowania, trzeba zaznaczyć przede wszystkim, że 800 jest dopracowana w każdym tym aspekcie, na który w 700 można było chyba narzekać. Mowa tutaj przede wszystkim o siedzisku. W 700 był profil, tutaj mamy płaską powierzchnię zapewniającą 100% wolności, swobody, no i dzięki temu można zająć znacznie wygodniejszą pozycję podczas korzystania z komputera. Warto zwrócić uwagę na wykończenie. W tym momencie jest to ekoskóra, co prawda perforowana, ale jednak ja uważam, że prędzej czy później pojawi się również 800 w wersji materiałowej, więc jeżeli zależy Wam na nowym fotelu, a nie interesuje Was ekoskóra, albo nie lubicie jej, albo są jakieś inne przeciwwskazania, dlaczego akurat to wykończenie Wam nie odpowiada, to poczekajcie, prędzej czy później z pewnością materiał zawita również na ten fotel. Mechanizm solidny, ciężki, widzieliście go wcześniej, mamy również możliwość odchylenia całego siedziska wraz z oparciem przy pomocy jego funkcji, natomiast jeżeli zależy Wam na samym oparciu, to również taka możliwość jest, ale wówczas pojawia się, no właśnie, taki nieprzyjemny dźwięk ocierania się ekoskóry o ekoskórę. Z rzeczy, których trochę tutaj mi brakowało, no przede wszystkim obrotowe podłokietniki. Uważam, że w tych fotelach z wyższej półki cenowej one powinny się pojawić, a tutaj tak owego nie ma, a przecież mówimy o najwyższym modelu z serii SR dostępnym w ofercie SPC Gear. Sama poduszka pod głowę też raczej dla osób w tych skrajnych granicach wzrostowych. U mnie, no, nie jestem w stanie w pełni wykorzystać jej potencjału, cały czas gdzieś tam uważam, że mogłoby być wygodniej aniżeli teraz. No i jeszcze jedna rzecz, a mianowicie siedzisko. I chyba ja jestem przyzwyczajony do trochę innych powierzchni, w sensie EG950 jest wykonany z siateczki. Siedzę na nim codziennie praktycznie i on oferuje trochę inną sprężystość, to wszystko inaczej układa się pod tyłkiem, a tutaj ta pianka jest stosunkowo twarda. I jeżeli nie lubicie twardych powierzchni, to SR800 może być dla Was dyskusyjnym wyborem, więc przed zakupem tego fotela, który kosztuje 1199 zł bodajże, warto przejść się do jakiegoś sklepu, o ile go tam zobaczycie, albo na jakieś targi PGA, IM, czy jakieś inne imprezy e-sportowe. Jeżeli tam pojawia się SR800, warto na niego siąść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda pod Waszymi pośladkami i wówczas będziecie wiedzieli, czy ten fotel Wam odpowiada, czy też nie. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać w ogóle, co sądzicie o SR800. Jak mówię, jest to dosyć specyficzne siedzisko, które ma pewne wady, które ma pewne zalety, natomiast ciężko nie uznać go za bardzo dobrą ewolucję gdzieś tam względem SR700, patrząc na te wady, które użytkownikom przeszkadzały w przeszłości. Także czekam na Wasze opinie, dajcie znać w komentarzach, no a poza tym nie zapomnijcie polubić filmu, no i subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, materiałami. Nie wiem, czy wspomniałem w ogóle o cenie, tak przy okazji, on kosztuje 1199 zł. Już tak dużo tych informacji poleciało dzisiaj w tym filmie, że no, 1199 zł. Taka jest jego cena. No, to tyle. Cześć.